z pracowni Oko. Dzisiaj w Krakowie deszczowo. To dobrze, rośliny urosną, a właśnie rośliny będą dzisiejszym tematem naszych zajęć. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Z tej strony Tomek Wełna z pracowni Oko. Miło mi widzieć Was dzisiaj. Dzisiaj zajmiemy się techniką akwareli. Zielnik. No bo jakiż temat lepszy na tą piękną porę roku, którą teraz mamy. Dookoła wszystko kwitnie, wszystko rośnie. Tak więc pokażę Wam, jak namalować, jak stworzyć taki własny zielnik akwarelami. Dam jeszcze czas wszystkim na spokojne zebranie się. Nasz pracowniany zegar nade mną jeszcze dochodzi do godziny 10, tak więc mamy chwileczkę czasu. Pokażę Wam za chwilkę w międzyczasie, czym będziemy dzisiaj malować. Pokażę Wam krok po kroku, jak namalować swój własny, wspaniały zielnik. Witam serdecznie wszystkich, którzy powoli dołączają do naszej dzisiejszej transmisji. Bardzo mi miło Was widzieć. Dzisiejszym tematem będzie zielnik. Ja nazywam się Tomek Wełna, jestem krakowskim artystą i prowadzącym pracownię Oko. Zajęcia online, które będą się odbywać nadal, również po kwarantannie, to już jest pewne. Będziemy do Was zaglądać z różnych stron Polski i nie tylko i zachęcać, zapraszać do wspólnego rysowania i malowania z nami, ponieważ uważamy, że to jest najcudowniejsza forma spędzania czasu i pasja, którą zawsze warto mieć. Tak więc z przyjemnością wciągamy Was w tą pasję, którą sami jesteśmy zachwyceni. Dzień dobry raz jeszcze wszystkim. Dzisiaj środa, dzisiaj dzień akwarelowy. Zajmiemy się dzisiaj malowaniem zielnika. Pokażę Wam, jak krok po kroku namalować formy różnych roślin i stworzymy sobie wspólnie taki właśnie zielnik. Będziemy używać do tego farb akwarelowych. Ja dzisiaj będę malował farbami akwarelowymi, które już tutaj przygotowałem. Będą to farby PBO. Leżą już tutaj obok, czekają sobie. Tak więc zaraz zaczniemy. Rozglądam się jeszcze tutaj za różnymi potrzebnymi materiałami, ale myślę, że wszystko, co potrzebne, mam. Tak więc możemy już zaczynać. Pokażę Wam moje przybory. Będę używał talerzyka, dwóch pędzelków. Tutaj są przygotowane farby. Myślę, że zaraz sięgnę jeszcze po kilka innych ważnych rzeczy, czyli woda. Woda do malowania jak najbardziej się nam przyda. Przyda się również kawałeczek ręcznika papierowego, więc możecie sięgnąć po ręcznik papierowy albo kawałek chusteczki. To jest zawsze wskazane, kiedy malujemy akwarelami. Już zerkam ja z kolei na Wasze komentarze. Zerknę, skąd nas oglądacie dzisiaj. Przyda się również ołówek, ponieważ naszkicujemy sobie najpierw zarysy roślin ołówkiem. Tak więc przygotujcie sobie pędzelki. Ja użyję dwóch, grubszego i cieńszego. Ten grubszy to jest pędzel, obydwa to są pędzelki Renesans. Grubszy to jest pędzelek numer 10, jeżeli chodzi o wielkość, numer seryjny 1099R, bo często pytacie. To jest imitacja naturalnego włosia, ale to jest pędzelek syntetyczny, bardzo go lubię do akwareli. A to jest pędzelek Renesans numer 9, on nie ma po prostu syntetyczny, również nie ma jakiegoś dodatkowego opisu. To jest to samo, imitacja naturalnego włosia. Ja jeszcze biegnę po wodę do malowania akwarelami. I dzisiaj namalujemy zielnik, tak jak wspominałem. Tutaj mam farbki.
woda już przygotowana. Woda jest. Pokażę Wam, jakich kolorów będę używał. Dzisiaj przetestuję farby akwarelowe PBO. Tak one wyglądają. Jest to zestaw 12 farb w tubkach. Jeżeli będziecie zainteresowani tymi farbami, to poszukam dla Was jakiegoś miejsca, gdzie można je zakupić. Ewentualnie polecam również samodzielne poszukiwania, ale dajcie znać, chętnie znajdę jakąś ofertę dla Was, jeżeli będziecie chcieli. Tak wygląda zestawik. Słuchajcie, na pewno użyjemy podstawowych kolorów, czyli żółty, cytrynowy. Żółty, cytrynowy wędruje na mój talerz. Słuchajcie, talerz to jest najlepsza paleta do akwareli, ponieważ, zwłaszcza biały talerz, ponieważ widzimy od razu na nim kolor farby, którą mieszamy. Bardzo wygodnie miesza się farby, bo nawet jak chcemy sobie rozrobić więcej farby z wodą, to one się tutaj zbierają. Dzień dobry wszystkim. Pozdrawiamy Opole, Bydgoszczę, pozdrawiamy Kraków serdecznie, Stalową Wolę. Bardzo nam miło, panią Basię z Chełmna. Słuchajcie, użyję na pewno również, będziemy dużo zielonej farby potrzebowali, więc będziemy sobie ją mieszać. Oczywiście ja użyję na pewno żółtej, na pewno błękitu, to jest błękit ftalowy akurat, błękit ftalowy. Tu jest błękit kobaltowy. Pokażę Wam różnicę między tymi dwoma błękitami, bo ona nie jest taka oczywista, kiedy patrzymy na tubkę. Te kolory na tubkach zawsze są przybliżone tylko. No i przy okazji dowiemy się czegoś ciekawego jeszcze dzisiaj o kolorach. Słuchajcie, farby w tubkach różnią się konsystencją przede wszystkim od farb w kostkach. Ja do tej pory używałem najczęściej farb w kostkach i nadal bardzo je lubię, bo się do nich po prostu przyzwyczaiłem. Tak więc to są moje akwarele w kostkach. Tutaj są akwarele Karmański, to są te większe akwarele. Natomiast te mniejsze to są akwarelki Van Gogh. Wczoraj zamieściłem taki link, który dzisiaj jeszcze przypomnę dla Was. W tym linku, w tym poście są linki do akwarelek Van Gogha, właśnie do tych mniejszych, śliczne kolory, fantastyczne, i do akwarelek Karmańskiego, link, gdzie możecie kupić te farbki. Więc z czym one się różnią? No, te akwarele w kostkach są twardsze, je trzeba po prostu rozmoczyć wodą, tak? Je rozmaczamy wodą, już pokażę, tak? I sobie wyciągamy dopiero na talerzyk. Natomiast farby w tubkach po prostu mają tą konsystencję od razu taką już bardziej gotową do pracy. Dlatego farb w tubkach używają głównie akwareliści, którzy malują większe formaty, duże akwarele, ponieważ taką akwarelkę można sobie w dużej ilości tutaj rozrobić, prawda? Jakbym chciał dodać sobie jeszcze, kobaltowy to był, to sobie wyciskam jeszcze, o, i mogę jej sobie dużo rozrobić. I to jest, ups, to jest bardzo wygodne, więc taka jest praktyczna różnica między nimi. Bardzo ładne nasycone kolory. Porównamy sobie ten błękit ftalowy jeszcze, żebyście widzieli różnicę. Nie wiem, czy w kamerze widać, ten jest troszeczkę, powiedziałbym, taki bardziej turkusowy, ten błękit ftalowy. Tak więc taka jest różnica. No, myślę, że widać. Zaraz oczywiście pomieszamy sobie go z żółtym. O, i będziemy mieli tutaj, widzicie, całą gamę zieleni. Tak więc proponuję Wam wycisnąć sobie żółtą farbę. Ja użyłem żółtej cytrynowej, tak jest, Primary Yellow Lemon. Dzisiaj będziemy malować zielnik, dużo zielonych liści, ale nie tylko, będą też kolorowe kwiatki. I do tych kolorowych kwiatków ja użyję jeszcze jakiegoś koloru, mianowicie przyda się nam, jeżeli macie, przyda się ochra, to jest taki kolor siana troszeczkę, on się przyda też do zabarwiania zieleni. Jeżeli go nie macie, to nic się nie martwcie. Nic się nie martwcie, jego sobie zmieszamy z innych kolorów. Oczywiście przyda się jeszcze czerwień. Przyda się czerwień, ponieważ karmin. Karmin, tutaj mamy karmin i jeszcze jeden kolor, już sobie je porównamy. Tak, ta czerwień będzie... Jak mi się za dużo wyciśnie, wiecie, z tubki, albo wyłazi farba sama, tak się czasami zdarza, to ja ją po prostu przekładam do moich akwarelek w kostkach i w ten sposób się nie marnuje. Dobrze, więc możecie sobie spokojnie wycisnąć teraz na talerze właśnie, to, ops, właśnie wyskakuje,
Zawsze jak się otworzy nową tubkę, to ona jest pod takim ciśnieniem w środku. Więc możecie sobie spokojnie przygotować teraz farby razem ze mną. Już zerkam na wasze komentarze. Fantastycznie. Tak więc, moi drodzy, podstawowe kolory: żółty cytrynowy, błękit kobaltowy oraz te czerwienie, które wycisnąłem. Karmin, już wam pokażę różnicę. To jest karmin. To jest czerwień alizarynowa. Tak. To jest alizarynowa, ale ona jest bardzo podobna do karminu. Karmin w zasadzie wygląda tak samo. Jest taki właśnie różowawy. Natomiast tutaj mamy czerwień kadmową, taka czerwień strażacka, to czerwień kadmowa. I z tych tak naprawdę kolorów, żółty, niebieski, czerwony, możemy wymieszać wszystkie pozostałe kolory. Moi drodzy, zaczynajmy zatem malować nasz wspaniały zielnik. Pokażę wam, jak naszkicować najpierw kilka form roślin. Będą to rośliny wiosenne. I zaczniemy sobie od naszkicowania. Możecie sobie przygotować jedną kartkę, na tej jednej kartce zmieścimy wszystkie formy naszych roślin. Słuchajcie, zaczynamy zawsze od łodyżki. Zaczniemy sobie od tego rogu, a później będziemy tutaj rysować dalej. Zaczniemy sobie od pięknego żółtego irysa. Narysujcie sobie linię, taka może być lekko chwiejąca się, w końcu to roślina, to irys, więc nie musi mieć idealnie równych krawędzi. I teraz swobodnymi liniami takimi, ja może przesunę tutaj kamerę, o, żeby było lepiej widać, takimi swobodnymi liniami spływającymi w dół zaznaczymy sobie linię płatków. W ten sposób. Przynajmniej cztery takie główne linie. Tutaj z boku jakiś pączek jeszcze dodamy. O, to będzie pączek. Dam wam chwileczkę czasu, żebyście zdążyli sobie te linie swobodnie naszkicować ołówkiem. To będzie taki nasz szkic do akwareli. Można rysować kredkami akwarelowymi dzisiaj, tak? Jeżeli nie macie, mogą być farby plakatowe, słuchajcie, jak najbardziej. O, proszę, zioła w ogrodzie pani Marzanna uprawia. Witamy serdecznie, witamy. Kredki akwarelowe będą świetne, farby plakatowe będą też bardzo dobre. Jak najbardziej. Witam was serdecznie. Słuchajcie, teraz zaznaczymy sobie kształty płatków irysa. Już wam pokażę, jak one wyglądają. Nawet troszeczkę tutaj jeszcze zbliżę kamerę. O, w ten sposób będzie zdecydowanie lepiej widać. Moi mili, dodajcie sobie takie teraz kształty. Jeden. Ten drugi płatek zrobimy taki zawinięty. O, i tam będzie tylko szpicek jego wystawał. On jest taki zawinięty w drugą stronę. W ten sposób. Tam nawet dodamy jeszcze drugą stronę. Zawsze każdy płatek ma swój środek. Widzicie? Zawsze jest środeczek oraz dwie krawędzie. Jeżeli chcecie narysować płatek, który wychodzi w drugą stronę, jakby jest skierowany tam, to rysujecie najpierw środeczek, to jest zawsze najlepszy początek, a później dodajecie jedną i drugą krawędź po obu stronach. I dostajemy wtedy płatek, który tam jest z tyłu. Możemy tu wyraźniej pokazać, że one są przesłonięte. Ja rysuję dzisiaj ołówkiem Stettler 2B. Do akwareli dobry będzie ołówek 2B. Ja sobie wezmę nawet jeszcze troszkę twardszy ołówek. Myślę, że HB będzie bardzo dobry. Tutaj mam jeszcze serię innych ołówków Stettlera. Ten żółty to jest seria Norris, a to jest seria Tradition. Wziąłem ołówek HB, on będzie nawet lepszy. Dobrze. Dorysujmy sobie teraz tutaj do tego płatka ten płatek jeszcze kolejny i zobaczcie, najpierw środeczek, on się tam może gdzieś zawinąć, dwie pozostałe linie w ten sposób. Dzisiaj malujemy zielnik pełen wiosennych kwiatów, całą kartkę pokryjemy wspaniałymi roślinami, na razie takie swobodne linie irysa. Możecie tutaj dodać jeszcze takie języczki później od góry każdego,
z płatków. Irysy mają właśnie takie języczki. Nie musicie układać płatków identycznie jak ja. Możecie sobie troszeczkę inny ich układ zrobić. Słuchajcie, to w końcu jest roślina, ona rośnie w różny sposób, więc śmiało. Łodyżka taka grubsza, irysy mają taką grubszą łodyżkę. I gdzieś możemy pokazać, jak to w zielniku, jeden listek. Możemy go na przykład tutaj o gdzieś wypuścić z boku, tak żeby przechodził sobie za rośliną, za naszym irysem. Taki właśnie podłużny listek. Zaraz tutaj dodamy kolejne jeszcze rośliny, kolejne kwiaty w naszym zielniku. Spokojnie naszkicujcie sobie, ja już pójdę po drugi pędzelek. Użyję drugiego pędzelka, żeby nie musieć myć tamtego co chwilę, całkowicie z wody. To jest taka dobra, praktyczna metoda. Słuchajcie, zmieszam sobie kolor teraz do naszego irysa. Użyję do tego żółtej cytrynowej, wycisnę sobie jeszcze jej troszkę. Żółty cytrynowy. Znowu wędruję trochę go na mój talerz. Dzisiaj, przypominam, maluję farbkami PBO do akwareli PBO Studio. Biorę żółtą cytrynową, dodaję do niej troszeczkę karminu czerwieni. Tu właściwie nie ma to znaczenia, jaka to będzie czerwień specjalnie. Chodzi nam o to tylko, żeby dostać taki cieplejszy, lekko pomarańczowy kolor. Słuchajcie, nakładam teraz kolor już na mojego irysa, ale robię to takimi pociągnięciami od środka płatka, w ten sposób. Tak to właśnie może wyglądać. Wtedy od razu zostawiamy taką strukturę widoczną na płatku, takich poszczególnych cienkich kresek. Pokażę Wam jeszcze jedną dobrą sztuczkę. Pokażę Wam jeszcze jedną dobrą sztuczkę. Można później czystym pędzelkiem z wodą. Ja ten pędzelek opłukałem w wodzie. Tak, tutaj jest woda. Mój słoiczek do malowania, dlatego taki już przybrudzony farbami. Opłukałem sobie go w czystej wodzie i nanoszę teraz wodę na krawędzie płatka, tylko na krawędzie, i rozmalowuję tą farbę, którą już naniosłem. Teraz ten środeczek troszkę rozmaluję i ważne, żeby nie przekroczyć krawędzi płatka tą wodą, bo akwarela płynie tylko tam, gdzie jest mokro. I na przykład ten drugi płatek z wielką przyjemnością namaluję dla Was w technice mokrej. Czyli zmoczę sobie najpierw papier samą wodą. Moczę go samiutką wodą. I teraz nałożę farbkę na zmoczony płatek. Staram się nie wyjść poza krawędzie. I zobaczcie, teraz wpuszczam tylko farbę w ten sposób i ona sama popłynie mi do krawędzi mojego płatka. Użyję troszkę tej ochry, o której mówiłem. Jeżeli macie ochrę, to możecie również jej użyć. I przyciemnię troszeczkę płatek pod spodem, również takimi śladami od środka na zewnątrz. I jeszcze zastosujemy drugą świetną sztuczkę, czyli przedrapiemy sobie ten płatek drugim koniuszkiem pędzla. Widzicie, pojawiają się wtedy bardzo ładne takie linie na płatku. Linie, które naturalnie występują w każdym kwiatku. Tak, już troszeczkę zwolnię, już troszeczkę zwolnię. Ten płatek namalowałem na suchym papierze, ten płatek namalowałem na mokrym papierze. Dam Wam chwileczkę czasu, żebyście sobie teraz poeksperymentowali z tą właśnie techniką.
malujemy na suchym i na mokrym papierze. Tak więc ten płatek był malowany na suchym papierze, a ten był malowany na mokrym. Liście będziemy malować za chwileczkę, ale dam Wam teraz czas na spokojne dokończenie tych właśnie płatków. Przypomnę jeszcze, maluję farbkami dzisiaj akwarelowymi w tubkach. Tu sobie wycisnąłem te farbki z tubek. To są właśnie te farbki PBO i maluję żółtą cytrynową. Dzisiaj malujemy zielnik, tak więc zapraszam wszystkich, którzy dołączyli do transmisji, dlatego że zaraz tu będzie dużo więcej jeszcze roślin. Pojawi się jeszcze dzisiaj na pewno kaczeniec, pojawi się taki dzbanecznik, pojawi się też gałązka bzu i pojawi się na pewno piękny groszek pachnący. Tak więc będzie pachnąco i kwiatowo dzisiaj. Zapraszam Was bardzo serdecznie do malowania. Będzie jeszcze dużo ciekawych roślin. Będzie lekcja z kredkami akwarelowymi. Tak jest, będzie, będzie. Moi drodzy, proponuję, żebyśmy dokończyli teraz malowanie płatków. Ten kolejny namaluję znowuż na suchym papierze. I zobaczcie, przykładam szpicek pędzelka i jednym pociągnięciem, przyciskając pędzelek mocniej troszkę w środku, nanoszę kształt i kolor płatka. Tak samo zrobię tutaj na górze. Używam żółtej cytrynowej. Przykładam pędzelek szpickiem, przyciskam go. O, po czym przekręcam i prowadzę w dół. Dodałem troszeczkę ochry, o której Wam wspominałem, tak, to jest właśnie ta ochra. Dodam jej jeszcze tutaj przy tym takim języczku, o, który jest nad płatkiem irysa. Tutaj również ten języczek troszkę zabarwię ochrą. Jeżeli nie macie ochry, możecie dodać do żółtej cytrynowej po prostu troszeczkę więcej czerwieni. Dostaniecie praktycznie ten sam kolor, ewentualnie odrobineczkę jeszcze brązu, jeżeli macie. Dobrze, tak jest. Tak więc ja w ten sposób podbarwiłem pozostałe płatki. Tutaj jeszcze dodam taki cień od tego języczka, również na tym płatku i na tym płatku i jeszcze przeciągnę jedną linię przez środek płatka i cienkim pędzelkiem dodam takie wyraźniejsze, jeszcze troszkę ciemniejsze linie biegnące sobie wzdłuż płateczka, te takie żyłki delikatne na kwiatku, one bardzo dobry efekt tu dadzą. Przyciemniłem troszeczkę jeszcze tamten płatek i zajmiemy się zaraz. Dzień dobry z Łodzi, pozdrawiam Panią Iwonę serdecznie, pozdrawiam Pana Jakuba. Gramatura tego papieru to 250. To jest, moi drodzy, papier, to jest papier Gamma, tak, ze szkicownika Gamma, czyli papier Fabriano. Link do tego papieru również zamieściłem wczoraj, mogę go jeszcze dzisiaj przypomnieć w takim dodatkowym poście. Link do papieru i do zestawów akwarelek, jeżeli będziecie chcieli sobie takie nabyć. Słuchajcie, zmieszamy sobie teraz kolor na liście. Ja użyję teraz błękitu tego wtalowego. Kobaltowy również się nada, będzie miał troszeczkę chłodniejszy odcień. Dodam oczywiście żółty, który już mi się tutaj sam ochoczo zmieszał. I słuchajcie, teraz cała sztuka malowania pięknych liści. Przykładacie sobie pędzelek w ten sposób, wzdłuż listka od szpicka i ciągniecie pędzelek w dół, tak jak kształt liścia, przyciskacie go stopniowo do papieru. Przyciskamy go, przyciskamy i dochodzimy do końca. Tutaj zamalowałem gałązkę, ale to nic nie szkodzi, dlatego że teraz zmoczę ją wodą. O, i rozmaluję i ona już w ten sposób wyjdzie mi znowu na pierwszy plan. Tak więc pamiętajcie, kiedy malujecie listki, zaczynacie cienkim szpiczastym pędzelkiem od końca i przesuwacie pędzelek zgodnie z kierunkiem listka. Nie tak, nie bokiem, bo wtedy wyjdą Wam nieładne takie krzywe linie. Już Wam pokażę, jakbym to bokiem przyłożył, to będą się te linie robiły takie niefajne, taki poszarpany ten liść wyjdzie.
Dlatego trzeba przykładać wzdłuż. Tak samo namaluję gałązkę. Już Wam pokażę. Dodam tutaj tą taką łuskę. O, zobaczcie, jedno dotknięcie, ciach. Widzicie? I gotowe. I teraz kolejnym dotknięciem dodam jeszcze jedną taką zieloną łuskę z tej strony. O, i przesunę rękę już dalej. W dół, w dół, w dół. O, i gałązka gotowa. Zrobimy ją troszeczkę dłuższą. Kiedy maluje się takie równe linie podłużne, bardzo proponuję Wam ułożyć sobie rękę w ten sposób. Zobaczcie, jak ja trzymam pędzelek. Tak trzymam pędzelek. Widzicie? Trzymam go tutaj kciukiem i tutaj tymi dwoma palcami. Nie tak, bo przy takim trzymaniu pędzelka, już Wam pokażę na kartce obok. Moi drodzy, krótka lekcja z trzymania pędzelka. Zobaczcie, kiedy tak trzymam pędzelek i naciskam go, pokładę go na papierze i przesuwam rękę, to ręka jest w powietrzu i linia wychodzi taka nierówna i nierównej grubości. Kiedy trzymacie pędzelek w taki sposób i kładziecie rękę na papierze i przesuwacie pędzelek, to jesteśmy w stanie narysować dużo równiejszą linię jak od linijki. I ona jest tej samej grubości, co najważniejsze. Tak więc bardzo polecam Wam taką właśnie metodę trzymania pędzelka w czasie malowania. To bardzo pomaga. Ja sobie wyciskam więcej żółtej, bo już mi się zrobiło zielone morze tutaj na papierze. Dziękuję. Cieszę się Pani Krynko. Dziękuję za miłe słowa. Dzień dobry. Pozdrawiam z Duńską Wolę i Panią Magdalenę. Bardzo mi miło. Cieszę się, że dzisiaj wszyscy malujemy w taki trochę pochmurny dzień, ale deszcz jest potrzebny, zwłaszcza roślinom w naszym zielniku, żeby rosły. Słuchajcie, dodamy sobie jeszcze gałązkę tutaj przy tym pączku, bo zielnik ma to do siebie, że on pokazuje rośliny w różnych stadiach ich rozwoju. Pokazuje różne formy tych kwiatów. Na przykład Stanisław Wyspiański był mistrzem i autorem cudownych polskich zielników. Prowadził taki swój zielnik i większość czasu takiego właśnie letniego, wiosennego spędzał na łąkach, w lasach, na jakichś moczarach i szkicował tam cudowne kształty, cudowne rośliny, piękne kwiaty. Stanisław Wyspiański jest moim wielkim ulubionym artystą i trochę jak on spędzałem młodość i dzieciństwo również gdzieś w zaroślach, na łąkach. Szkicowałem tam, malowałem piękne formy kwiatów. Muszę Wam powiedzieć, że to tak przenika do człowieka później, że ciężko jest wyobrazić sobie życie bez tych wypraw na łąki i w lasy. Tak więc do dzisiaj wracam, kiedy tylko mogę, właśnie w takie strony i szkicuję, maluję, oglądam, bo samo oglądanie również jest fascynujące. Słuchajcie, nasz irys jest gotowy. Myślę, że możemy zająć się kolejną roślinką. Ja tu jeszcze mu jakieś ostatnie szlify dodam. Może jakiś płatek pogrubię. O, w ten sposób jeszcze coś tam się przyda. I nasz irys jest gotowy. Zatem zacznijmy kolejną roślinkę. Kolejną naszą roślinką, może teraz dla równowagi po żółtym irysie zrobimy sobie gałązkę bzu. Bez będzie pięknie tutaj kontrastował z żółtą barwą irysa. Pokażę Wam bez, jaki przyniosłem do domu. Moi drodzy, specjalnie dla Was mam tutaj piękny, świeży bez, wczoraj zerwany. Położymy sobie tutaj gałązkę bzu i będzie to okazja do tego, żeby ją w naszym zielniku umieścić na żywo, tak jak ona rzeczywiście wygląda. Wyszukuję tutaj taką ładną gałązkę, myślę, że może być ta. Już ją sobie tutaj namalujemy obok, położę ją tutaj. Najwyżej domalujemy jeszcze jakiś większy listek. Uwielbiam bez, muszę się Wam przyznać, że siedzę przy tym bzie i wącham go bez przerwy.
Napawam się jego pięknym zapachem bez przerwy. To jest mój ulubiony wiosenny, wczesnoletni kwiat. Już taką gałązkę bzu sobie tutaj namalujemy. Myślę, że dodamy sobie jeszcze jakiś listek, taki dodatkowy, żeby pokazać, jaki kształt mają te listki. Ułożymy sobie tą gałązkę w jakiś ładny sposób. O, na przykład niech tak sobie leży. Pięknie, pięknie, jest idealna. Tam mamy dodatkowy listek. I słuchajcie, rysujemy sobie taki oto bez. Tutaj obok, a pomiędzy jeszcze zmieścimy jakąś roślinkę później. Słuchajcie, zaczniemy sobie od gałązki. Jak zwykle, tam ona jest gdzieś w środku. Do tej gałązki dodamy sobie właśnie ten wspaniały kwiat bzu. Jego kształt będzie mniej więcej taki. Tutaj gałązka sobie wychodzi jeszcze dołem, troszeczkę mocniej ją zaznaczę. Tu zrobimy jeden listek, gałązka gdzieś tam w dół sobie pójdzie. Dodamy drugi listek. Taki właśnie serduszkowaty w kształcie. Sercowaty listek bzu. Jak widzicie, rośliny są wspaniałe, są inspirujące i są zawsze cudownym tematem do rysowania. Tak, bez pięknie. Tak, oczywiście to jest lilak, tak naprawdę to jest uproszczona nazwa bzu, a natomiast wiem, że to jest lilak. Dziękuję za przypomnienie. Słuchajcie, jak namalować płatki, pojedyncze kwiatuszki bzu czy też lilaka? Już Wam opowiem. Tu tylko sobie jeszcze dodam ten jeden mały listek. Słuchajcie, na początek tu sobie zaznaczymy kilka takich jeszcze o dodatkowych małych gałązeczek, na których są kolejne kwiatuszki. O, tak. Słuchajcie, bez ma takie czworokątne kwiatuszki, więc ja proponuję Wam narysować sobie kilka z nich dokładniej, ponieważ nie musimy wszystkich rysować dokładnie. Jeżeli chcecie, możecie sobie zrobić krzyżyki w ten sposób. Takie krzyżyki później pomagają w narysowaniu tych kolejnych kwiatuszków. Ja się uważnie przyglądam, jaki one mają kształt w tej chwili. Tak. To będą takie małe kwiatuszki. Kilka z nich narysujemy dokładniej, a resztę zaznaczymy tam w tle. Już tylko w takim uproszczeniu. Tak więc polecam Wam metodę krzyżyków. Wydaje mi się, że ona jest bardzo wygodna. W różnych zupełnie miejscach. Słuchajcie, kwiatuszki bzu wyrastają sobie w taki sposób dosyć spontaniczny. Te kwiatuszki, które widzimy z boku, będą miały krótsze te płatki wychodzące w naszą stronę. Tak więc przy krawędziach te krzyżyki możecie robić tu dłuższe, a tutaj krótsze. Już Wam pokażę po co. Wtedy dostaniemy o taką właśnie formę płatków, które będą jakby zaginały się w bok. Tak więc ja kilka takich krzyżyków sobie jeszcze tutaj dodaję w ten sposób i dodam już teraz płatki. Ołówek może być widoczny spod akwareli, to wcale nie przeszkadza akwareli, nawet pomaga, zwłaszcza przy takich rysunkach zielnikowych. Słuchajcie, nie wszystkie kwiatuszki musicie rysować dokładnie. Tu na przykład możecie zupełnie swobodnie zrobić taki zygzaczek po prostu pomiędzy nimi w środku. Taki zygzak, on świetnie zaimituje te płatki, które są gdzieś w głębi, które nie do końca być może widać. Tak więc będzie to bardzo dobrze wyglądać. Moi drodzy, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wszystkie Wasze wsparcia dla pracowni. Jeżeli ktoś z Was chciałby jeszcze wesprzeć nasze zajęcia, to na bieżąco bardzo nam to pomaga w organizowaniu kolejnych zajęć i w utrzymaniu przede wszystkim pracowni, która w tej chwili funkcjonuje tylko w ten sposób. Więc takie
Małe ogłoszenie i wielkie podziękowania dla Was za różne wsparcia. Cieszę się, że podobają Wam się nasze zajęcia, że w ten sposób wynagradzacie nam ich prowadzenie. One z założenia są bezpłatne oczywiście, więc każdy może oglądać, każdy zupełnie. Natomiast jeżeli ktoś tylko zechce, ma możliwość wesprzeć nas, to z całego serca dziękujemy. Dziękuję w imieniu moim, Darii i Poli. Wszyscy tutaj wspólnie we trójkę rodzinnie prowadzimy naszą pracownię. Numer konta, na którym możecie wspierać naszą pracownię, podaję w komentarzu do takiej naszej transmisji zaraz po jej zakończeniu. Tak więc bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dodaję kolejne kwiatuszki i nasz kwiat bzu jest prawie gotowy. Zaraz zaczniemy sobie nakładać na niego kolor, a tutaj na górze, słuchajcie, takie małe pączuszki, które są takie podzielone na cztery cząsteczki w środku, możecie dodać. Zerkam na Wasze komentarze, czy są jakieś pytania. Będzie mniszek lekarski, tak, namalujemy mniszka lekarskiego, oczywiście bez mniszka no, nie ma wiosennych kwiatów. Słuchajcie, myślę, że nasz bez jest gotowy. Myślę, że tyle zarysów, płatków w zupełności mu wystarczy. Tak więc. Tak więc możemy śmiało przystąpić do jego malowania. Teraz jakim kolorem malować bez? Jak ten kolor uzyskać? No już, postaram się coś wspólnie z Wami tutaj wymyśleć. Na pewno przyda się nam błękit, tak, błękit już sam wskoczył na pędzelek i pomieszam go odrobinkę z czerwienią, z tym, że jeżeli macie czerwień bardziej różową, to ona będzie idealna. Jeżeli macie w ogóle fioletową farbę w waszym zestawie, to możecie jej również użyć, ona się bardzo ładnie nada. Tak więc ja pomieszałem błękit kobaltowy i troszeczkę karminu, czy też takiej czerwieni różowej, one z reguły występują w każdym zestawie. Z tą drugą czerwienią, taką strażacką, błękit nie miesza się tak ładnie, wiecie, więc ten kolor nie byłby taki czysty. Miałby tendencję do brudzenia się. To jest bardzo ważna wskazówka, zresztą pokażę Wam to na żywo, jaki wyjdzie błękit, kiedy zmieszamy tą czerwień strażacką. Ona nie wyjdzie taka ładna. Więc biorę znowuż błękit i dodaję troszkę tej czerwieni. I widzicie, ten fiolet wychodzi taki cieplejszy, taki. To nie jest ten fiolet. On nie ma do końca tego koloru, jaki byśmy chcieli, i wychodzi troszkę bardziej brudny, niestety. Wychodzi taki, jakbyśmy do tego dodali żółtego. Tak więc my użyjcie raczej właśnie różu lub czerwieni, takiej bardziej różowej, oraz błękitu. Jeżeli macie ultramarynę, to ona będzie również fantastyczna do tej mieszanki kolorystycznej. Słuchajcie, bardzo polecam Wam, żebyśmy sobie teraz zmoczyli papier czystą wodą, tam gdzie są kwiatuszki bzu, i będziemy malować ten bez na zmoczonej kartce papieru. Tylko kwiatuszki moczycie. Witam serdecznie wszystkich, którzy dołączają do transmisji. Witam Panią Oliwię. Dzień dobry, dzień dobry. Z jakich miejsc nas oglądacie? Czy u Was też dzisiaj pada, bo w Krakowie jest deszczowo od samego poranka. Słuchajcie, i teraz czary mary. Upuszczamy takie kropelki akwareli na ten nasz zmoczony bez i zobaczcie, jakie piękne rzeczy się dzieją. Ja nawet momentami dodam troszeczkę jeszcze różu. Zobaczcie, ten bez sam się maluje, dosłownie sam się maluje, piękny kwiat bzu. Widzicie, nawet nie musimy specjalnie się teraz starać, wymalowywać jakichś poszczególnych płatków. Ewentualnie w niektórych miejscach, tam gdzie papier był troszeczkę bardziej suchy, wypełniam przestrzenie pomiędzy płatkami teraz niektórymi, ale jak to wyschnie, to zaraz jeszcze wrócimy z kolejną warstwą koloru. Pokażę Wam, co będziemy robić. Kwiaty są cudownym tematem, taki zielnik jest wspaniały. Ja polecam u góry
u góry bzu naszego możecie nałożyć bardziej troszkę różową farbę, mniej błękitu, a więcej różu, bo ta gałązka, która tutaj u mnie leży, widzicie, ma takie cieplejsze zdecydowanie, bardziej czerwone, bardziej różowe te pończuszki i one dopiero po otwarciu stają się bardziej fioletowe. Zachęcam Was również do przysyłania Waszych prac, moi drodzy. To jest właśnie ta najfajniejsza część naszej współpracy, kiedy mogę oglądać Wasze prace, odpowiadać na wszystkie Wasze pytania, pomagać Wam w jakichś tematach, więc zaznaczcie też, przysyłając pracę, czy macie jakieś jeszcze konkretne pytania, jakieś problemy, trudności, albo chcielibyście się dowiedzieć, co poprawić w Waszej pracy. Dla mnie to jest wtedy sygnał, że mogę Wam więcej napisać, że chcecie usłyszeć troszkę więcej i wtedy z przyjemnością udzielę Wam wszelkich porad, dobrze? Tak więc dzisiejsze prace, które robimy i nawet prace, które sobie wykonujecie gdzieś samodzielnie w domu, możecie przysyłać do mnie. Taka jest idea naszej pracowni na żywo, żeby być z Wami, żeby pomimo trudności w podróżowaniu, podróżować do Was wirtualnie i pomagać Wam w rozwijaniu Waszego talentu. To jest nasza misja, dlatego robimy to, co robimy z Darią i z Polą. Po prostu uwielbiamy uczyć, uwielbiamy przekazywać naszą wiedzę, a przy tym uwielbiamy sami pracować i malować. I dlatego właśnie to robimy i chcemy Wam tą pasję przekazywać, bo uważamy, że życie z tą pasją jest po prostu piękniejsze. Co tu dużo mówić. Słuchajcie, widzieliście, pewnie ja się zagadałem troszeczkę, ale użyłem chusteczki, papierku do takiego rozjaśniania pojedynczych płatków, tych, które już namalowałem. Zobaczcie, taką tutkę możecie uformować, szpiczastą, zwinąć papierek w ten sposób i teraz dotykając do gałązki, do pojedynczych kwiatuszków, rozjaśniać je, ponieważ niektóre kwiatuszki bzu są jaśniejsze i widzicie, dosłownie takie plamki zostają idealne w kształcie i bardzo ładnie w ten sposób możemy nasz bez sobie jeszcze dopracować i rozjaśnić. Myślę, że to doda mu bardzo wiele uroku. Ja tutaj dodam jeszcze troszeczkę takiego bardziej różowego fioletu do tych kwiatuszków, pojedynczych, które tutaj wystają w ten sposób. Właśnie tak, tutaj się jeszcze przydadzą. Zobaczcie, ja maluję grubym pędzlem, natomiast to jest pędzel zakończony szpiczasto i takim pędzelkiem można malować bardzo precyzyjnie. To jest kolejna taka wskazówka moja dla Was. Słuchajcie, wcale nie musimy mieć super cienkiego pędzelka, żeby malować dokładnie. Tak więc warto mieć nawet taki grubszy pędzel, bo nim się po prostu bardzo dobrze maluje. On długo trzyma w sobie farbę i jest bardzo wygodny, bardzo dokładny przy tym. Dodam teraz jeszcze na wierzchu troszeczkę takich ciemniejszych odcieni i zaraz znowu użyję chusteczki, żeby gdzieniegdzie tą gałązkę sobie rozjaśnić. A tutaj po prostu przejadę pędzelkiem w ten sposób, tak żeby zabarwić te fragmenty, które jeszcze nie zostały zabarwione. Najważniejsza jest różnorodność, czyli żeby w Waszej gałązce bzu były takie miejsca ciemniejsze, były miejsca jaśniejsze, połyskujące. Biorę tutkę papieru i teraz jeszcze kilka płateczków tutaj sobie rozjaśnię w ten sposób. Tak jak widzicie, można też taką tutką papieru malować bardzo wygodnie. Dobrze, zajmijmy się w takim razie może gałązką naszego bzu. Myślę, że to już jest dobry moment, żeby się nią zająć. Tu jeszcze jakieś dwa kwiatuszki. O, podbarwiłem. Teraz jest idealnie. Tu jakieś takie pojedyncze jeszcze płateczki można dodać. Takie punkciki dosłownie dookoła gałązki bardzo dobrze jej robią. Dzień dobry Pani Karolino, cieszę się, że Pani się podoba. Zapraszam serdecznie na dłużej. To jest miejsce ludzi z pasją. Miejsce, w którym spotykamy się i wspólnie malujemy, bo uwielbiamy to robić. I zapraszamy wszystkich do wspólnego malowania z nami. O, zrobiłem sobie kropkę czerwoną farbą na ręce. Już ją zmyję, żeby sobie nie zakropkować całego papieru.
Dobrze. Słuchajcie, do gałązki bzu zmieszamy sobie troszkę ciemniejszą zieleń niż do irysa, tak więc będziemy więcej błękitu, żółty i dodamy odrobinkę czerwieni. Już pokazuję, tutaj mieszam. Dodaję odrobineczkę czerwieni do tego, zobaczcie, do zieleni można dodać troszeczkę czerwieni. Dostaniemy wtedy taką ciemniejszą, cieplejszą też zieleń. Zmoczę sobie ten listek wodą tradycyjnie. Bardzo lubię zaczynać od zmoczenia papieru. To jest dobra technika, bo farba akwarelowa wtedy bardzo równiutko rozpływa się po papierze. Akwarelki lubią wodę. Tak, wszyscy mają podobnie. Czy na innej lekcji namarysujemy dzi? Nie wiem, proszę jeszcze o sprecyzowanie, bo nie do końca zrozumiałem pytanie. Chyba tam jakaś literówka się wkradła. Słuchajcie, gałązkę od razu też sobie zmoczymy. Precyzyjnie, o, w ten sposób, samą wodą. Znaczy, woda mi się podbarwiła troszeczkę farbą, ale dzięki temu widzicie, że to jest woda. Tak więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. O, zrobimy troszeczkę jaśniej, bo dzisiaj za oknami Krakowa jest ciemno, więc tutaj muszę użyć lampy w pracowni, żeby było jaśniej. I teraz nałożę na ten liść zieloną, intensywną zieleń. Więcej farby w tej chwili wziąłem, rozmieszałem sobie więcej tej farby. Już pokazuję, tutaj mieszam błękit z ochrą nawet w tej chwili i troszeczkę żółtego, ale robię ogólnie bardziej gęstą farbę. W akwareli właśnie w ten sposób zwiększamy nasycenie koloru oraz jego walor, czyli ciemność tego, stopień ciemności tego koloru, tak? Dodając więcej farby, a mniej wody. O, jeżeli wody jest za dużo, tak jak tutaj się zebrała taka mała kałuża, to po prostu papierkiem ją sobie osuszam i dostaniemy zaraz dzięki temu też bardzo ładny połysk na liściu. No, jeżeli jakaś kropka spadnie, tutaj taka się właśnie pojawiła, również papierek w pogotowiu zawsze się przydaje. Od razu drugi listek, ten drugi może być, jest on nieco młodszy, więc dodam do niego troszeczkę więcej żółtej farby. Zwracajcie uwagę na różne odcienie zieleni, na różne odcienie liści. One mają całe bogactwo pięknych kolorów i różnych odcieni w sobie. No, zostawię tutaj gdzieniegdzie takie właśnie żyłeczki cieniutkie, widoczne. Słuchajcie, bardzo często coś wychodzi przez przypadek, tak jak mi teraz wyszło. Proponuję Wam takie przypadki zostawiać. Widzicie, jakie ładne żyłki wyszły na tym liściu, takie jaśniejsze. Zaraz je sobie podbarwimy jeszcze troszeczkę na żółto, bo one są takie właśnie żółtawe w tej gałązce bzu, którą mam tutaj obok mnie. Tulipany już kiedyś malowaliśmy, tak więc zapraszam Was do zakładki filmy po lewej części naszej strony, na której właśnie jesteście. Tam, moi drodzy, znajdziecie wszystkie filmy, które były do tej pory, wszystkie lekcje online, które były do tej pory. One tam są zapisane w trybie już takim offline i możecie do nich wracać, możecie je oglądać. Znajdziecie tam bardzo dużo przydatnych lekcji, przydatnych informacji jeszcze. Słuchajcie, gałązkę tam wśród kwiatów zrobimy sobie troszkę bardziej żółtą. Ja już pokażę tutaj, omieszam sobie jaśniejszy zielony z większą ilością żółtego, taki właśnie seledynowy. I tam pomiędzy kwiatuszkami wpuścimy sobie taką właśnie jaśniejszą zdecydowanie gałązeczkę. Ona tam gdzieś jeszcze majaczy sobie, pojawia się troszeczkę w środku, lekko widoczna. No, więc tam ją domalujemy, a później przechodzi tutaj w
gałązkę brązową. Słuchajcie, brązowy robicie sobie bardzo prosto, dodajecie do zieleni czerwień, najlepiej właśnie tą taką strażacką czerwień, taką jaśniejszą, albo może być również czerwień ta bardziej różowa, jakąkolwiek macie, ona się nada i powstaje wtedy bardzo ładny brąz, nic więcej nie potrzebujemy. Gałązkę bzu maluję takimi szarpanymi dotknięciami, żeby takie sęczki jeszcze wyszły na niej, widzicie, w ten sposób. Można te sęczki dodać jeszcze takimi punkcikami później. Tu jest jeszcze jakiś taki mały, tam są takie pączki właściwie malutkie, o, takie punkciki, możecie je dodać właśnie koniuszkiem pędzelka do gotowej już gałązki i to da bardzo ładny kształt, bardzo ładną formę naszej gałązce. W ten sposób gałązka naszego bzu jest gotowa. Ja proponuję jeszcze dodać ostatnią rzecz, która będzie bardzo piękna w naszym bzie, mianowicie takie małe żółte kropeczki w środku każdego kwiatuszka, ponieważ bez ma takie właśnie kropeczki. Tak więc weźmiemy sobie teraz trochę żółtej farby, troszkę żółtej farby i koniuszkiem pędzelka wpuścimy takie małe żółte pomarańczowe kropeczki jeszcze do wnętrza kilku wybranych kwiatuszków, oczywiście nie do wszystkich. W ten sposób, ja pokażę to troszkę z bliska, żebyście widzieli, jak to wygląda. Widzicie, dodaję takie małe żółte kropeczki o do każdego kwiatuszka w środku, znaczy nie do każdego, do niektórych kwiatuszków w środku, w ten sposób. Bo na tym bzie prawdziwym takie właśnie punkciki są. Jeżeli chcecie, to słuchajcie, możemy teraz jeszcze dodać takie ciemniejsze, wypełnić troszkę ciemniejszym odcieniem. Widzicie, między kwiatuszkami jeszcze takie miejsca, gdzie niegdzie, o, na przykład tutaj, na przykład gdzieś tutaj, tak żeby jeszcze troszkę precyzyjniej wydobyć kilka kwiatuszków bzu, przyciemniając teraz takie dołeczki pomiędzy nimi. I myślę, że na tym będziemy na razie nasz bez kończyć, na tej ostatniej jeszcze takiej poprawce i detalu, który chciałem Wam pokazać, no bo zostało nam jeszcze kilka pięknych roślin do namalowania w naszym zielniku. Tak więc bez jest gotowy. Bez jest. Tak, teraz jest gotowy. Przenieśmy się zatem do kolejnej roślinki. Już ją sobie tutaj z boku namalujemy. Gałązkę bzu. Pięknie pachnącą. Pięknie pachnący bez. Jakbyście mogli go powąchać, to chętnie bym się z Wami podzielił, ale z pewnością znacie ten cudowny zapach. Słuchajcie, namalujemy sobie teraz obok. Myślę, że obiecany mniszek lekarski, bo to bardzo wdzięczny kwiatuszek. Już przesunę kamerę, żeby było miejsce na mniszek lekarski. Paletę widać, więc będziecie widać, jakie kolory mieszam. Słuchajcie, rysowanie naszego mniszka lekarskiego, malowanie właściwie naszego mniszka lekarskiego, zaczniemy sobie od łodyżki. Zacznijmy sobie nasz mniszek od kilku łodyżek. Jedna łodyżka to będzie listek.
Już przesunę tylko światło, żeby ono tutaj nam troszkę lepiej działało. O, żebym nie robił cienia ręką. Tak będzie zdecydowanie lepiej. Wszystko widać. Słuchajcie, zaczniemy sobie tak od łodyżki jednej. To będzie łodyżka do takiego mniszka, który już przekwitł i ma wiadomo co, czyli tą taką kulkę, w którą się fajnie dmucha. Tam w środku gdzieś jest ten jej środeczek i ona ma takimi kreseczkami delikatnymi możecie zaznaczyć właśnie te poszczególne dmuchawce, tak? I nawet możemy teraz ołówkiem kilka takich dmuchawców kreseczkami tutaj zaznaczyć. Takimi króciutkimi kreseczkami, ciach, 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 ciach. O, pokażemy te dmuchawce. Gałązkę troszeczkę jeszcze pogrubimy, żeby miała swoją grubość, tak? Taką dłuższą możemy zrobić. No i w tym zielniku będą trzy roślinki, bo pewnie tyle dzisiaj zdążymy namalować, ale jeżeli ten temat zielnika Wam się spodoba, to dajcie znać, z przyjemnością do niego wrócę, bo tak jak Wam mówiłem, rośliny to jest mój ukochany temat. Tak więc możemy temat zielnika w ogóle kontynuować i do niego wracać. Drugą gałązkę narysujemy sobie taką trochę wygiętą, bo na niej będzie kwitnący mlecz. Już Wam pokażę, jak go zrobić. Zaznaczymy sobie najpierw taką elipsą, tak, takim troszkę spłaszczonym okręgiem kształt tego kwiatka. I teraz takimi kreseczkami od środka, słuchajcie, dookoła, w takich kolejnych warstwach, o, będziemy dodawać kolejne płateczki. Tak właśnie to będzie wyglądać. One się właśnie tak układają. Tak więc nasz mniszek lekarski, zwany potocznie mleczem, zaraz nam zakwitnie na naszej kartce. Można dodać kilka takich pojedynczych płateczków. Jeszcze takie zielone, charakterystyczne. O, tam są pazurki. One oczywiście również gdzieś tutaj są lekko widoczne. Tam je sobie również zaznaczymy. O, w ten sposób kilka jeszcze płateczków na końcach można pokazać. Zaraz to oczywiście będzie piękny, żółty kwiat. Cieszę się bardzo, że temat zielnika Wam się podoba. Bardzo mi miło. Kwiaty magnolii, ależ oczywiście kwiaty magnolii z pewnością będą. Uwielbiam magnolię. Uwielbiam. Dziękuję Pani Iwono za miłe słowa. Kontynuacja zielnika będzie. Tak jest. Cieszę się, że temat Wam się podoba. Będzie kontynuacja zielnika. Obiecuję. Cieszę się niezwykle, bo uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam malować rośliny i rysować rośliny. Tak więc bardzo się cieszę. Dobrze, dodajmy sobie teraz, moi drodzy, jeszcze liść naszego mniszka lekarskiego. Już go pokażę, pokażę jak go narysować. To jest bardzo, bardzo piękny kształt. Myślę, że zrobimy sobie dwa listki. Tu będzie mniejszy, żebyśmy tu nie weszli w kolizję z naszym bzem. Tu będzie mniejszy listek, a tu sobie narysujemy troszkę większy, tylko o, pokażę więcej papieru, żebyście widzieli lepiej, co tutaj się dzieje. A tu sobie zrobimy taki w tą stronę wychodzący listek, troszkę większy. Może nawet zrobimy trzy. Tu jeszcze gdzieś trzeci się zmieści zupełnie spokojnie w ten sposób. Słuchajcie, z listkami mniszka lekarskiego jest ciekawa historia. One są takie jakby do tyłu, one są takie troszkę wsteczne, jak strzałka mniej więcej wyglądają. Ja proponuję, żebyśmy sobie tak najpierw zaznaczyli taki ogólny kształt. On się bardzo tak zwęża tutaj ku środkowi. O, to tak mniej więcej powinno wyglądać. To nam będzie pomagało narysować ten listek dobrze, taki kształt. Tak samo zrobimy sobie przy tym listeczku tutaj, który jest bliżej nas.
I one oczywiście nie są takie, nie są zamknięte. Teraz będziemy wygryzać w tych listkach takie śmieszne otwory. Już Wam pokażę, jak to zrobić. Tutaj z takimi malutkimi, jakby kolcami wystającymi. O. Po czym tutaj musimy się tak wciąć do środka, takim okrągłym otworem, przejść sobie dalej i znowu się wciąć do środka. Nieregularnie. Te otworki mogą być różnych wielkości. Tam po drodze jeszcze można dodawać takie ostrzejsze kształty. O, coś takiego. Nie musi ten kształt być identyczny u Was, oczywiście. A ja serdecznie chciałbym zaprosić Was tutaj w imieniu Darii do udziału w jej projekcie malarskim. Daria codziennie zamieszcza, przepraszam, co trzeci dzień zamieszcza obraz i możecie wziąć udział na naszej stronie. Ten obraz się pojawia i zinterpretować ten obraz po swojemu. Jest to zawsze dzieło znane, dzieło. Albo artysta, którym może się spotkaliście już. Tak więc serdecznie zapraszam do obserwowania naszej strony i do wzięcia udziału. Możecie nadsyłać swoje prace i będziecie otrzymywać odpowiedź na nadesłane właśnie przez Was prace od Darii. Bardzo ciekawy projekt, który serdecznie Wam polecam. Taki właśnie kształt. Mi się on ze strzałką kojarzy najbardziej, ze strzałkami właśnie tych listków mniszka lekarskiego. One są śmieszne, bo są odwrócone trochę w drugą stronę. Prawda? Tak to wygląda właśnie. I tu jakiś mały listeczek jeszcze, może się jeden pojawić. W ten sposób na przykład. O, maki też będą. Maki będą w kolejnej edycji, w takim razie naszego zielnika. Bardzo się cieszę. Pani Justyno, bardzo miło, że zaczyna Pani przygodę z akwarelami. Serdecznie polecam tą technikę. To jedna z moich ulubionych technik malarskich. Tak jak wspominałem, po dzisiejszych zajęciach jeszcze raz przypomnę Wam post, zamieszczę jeszcze raz post z proponowanymi farbami, zestawami czy farbami, których ja na przykład używam dzisiaj i nie tylko dzisiaj. Tak więc myślę, że będzie Wam on pomocny. Jeżeli jeszcze nie macie akwareli albo chcielibyście jakieś nowe zakupić, jeżeli jesteście zainteresowani, na jakim papierze dobrze się maluje, to w tym właśnie poście znajdziecie dużo przydatnych informacji, które wiem, że na początku są dobre, bo często po prostu błądzimy, kiedy jeszcze nie mamy doświadczenia w zakupie materiałów. O, przepraszam, pędzle hałasują. Jest nam czasami ciężko wybrać, bo nie wiemy co do końca i jakie farby. Tak więc ja z przyjemnością polecę Wam farby, których używam i z których jestem zadowolony. Póki co wyciskam znowu żółtą cytrynową. Jako ciekawostkę jeszcze pokażę Wam, bo mój ulubiony żółty kolor farby w kostce to jest farba Van Gogh. Talens Van Gogh. Ona się tutaj troszkę przybrudziła, ale już ją wymyję. Ona ma przecudowny odcień żółtego, który się świetnie nadaje do malowania mleczy właśnie. O, zobaczcie, jaki piękny odcień żółtego. Ja myślę, że zaczniemy właśnie od tego, żeby nasz mlecz już nas cieszył. Ja go będę malował tym razem na suchym papierze,
żeby dostać wyraźne krawędzie każdego płateczka. Myślę, że tutaj w przeciwieństwie do bzu akurat suchy papier będzie bardzo dobry. Zrobię taki mocno już dojrzały, rozkwitnięty, ale dodam też troszeczkę żółtej cytrynowej. Miejscami zawsze dobrze jest używać dwóch różnych odcieni, mieszać kolory ze sobą. Wtedy dostajemy po prostu bogatszy malarsko efekt. Tak więc dodaję kolejne plamki. Nie wiem, czy w kamerze widać, jak ten żółty wychodzi piękny. Kamera troszeczkę niestety odejmuje piękna tych kolorów czasami. No ja tutaj widzę naprawdę fantastyczny mlecz w pięknych kolorach. Jak słońce na mojej kartce świeci i zadziwia swoim kolorem. Słuchajcie, gałązki mleczy są bardzo, bardzo żółciutko zielone, takie seledynowe właściwie, więc my zrobimy je bardzo, bardzo jasne, w przeciwieństwie do bzu i do irysa. Niech one właśnie będą takie żółciutkie, jaśniutkie. O, już sobie tutaj wytrę, bo mi się pędzel przetoczył po akwareli. Tak więc gałązeczka ta będzie jasna, żółta, wręcz seledynowa. I pamiętajcie, tą metodę prowadzicie pędzelek zgodnie z kierunkiem gałązki, zgodnie z kierunkiem. To zawsze daje piękną, równą linię w bardzo ładnym kształcie. W ten sposób. Natomiast mlecz już w postaci dmuchawca namalujemy bardzo leciutko, no bo on ma być biały, ale zmoczymy sobie do tego papier, już wam powiem dlaczego. Ten środeczek zrobimy brązowy, ja już tutaj mam brąz, bo sobie go wcześniej wymieszałem do gałązki bzu. Do tego brązu dodam jeszcze troszeczkę czerwieni, żeby on był nieco cieplejszy i tam w środeczku zrobię właśnie taką kropkę na mokrym papierze. O, już jej pomogę się troszeczkę rozpłynąć. I dosłownie takimi tylko punkcikami tego brązu podotykam gdzieniegdzie mlecza, tak bardziej przy krawędziach nawet, żeby tylko leciuteńko, zobaczcie, zabarwić, dodać jakieś takie punkciki. Myślę, że wystarczy, że w taki sposób będzie w zupełności wystarczający, jaśniutki, piękny i proszący się o zdmuchnięcie dmuchawiec. Dodam mu jeszcze tą sukienkę zieloną. Taką samą sukienkę dodam do mlecza kwitnącego. W ten właśnie sposób. Tak, dam wam teraz troszeczkę czasu na nadgonienie. Chciałem pokazać kilka kolejnych kroków. Tak więc spokojnie domalujcie sobie to, co teraz pokazałem. A ja sobie wyrównam jeszcze gałązkę troszeczkę. Dzień dobry Pani Barbaro, miło nam. Stokrotka, no bardzo proszę. Z tej czerwonej plamki też coś może powstać, może jakaś koniczynka. Albo rzeczywiście stokrotka taka różowa. No to proszę, ze specjalną dedykacją. Jakie pędzle kupować? Słuchajcie moi drodzy, zaraz po dzisiejszej lekcji zamieszczę pędzle, które Wam polecam. Ja zamieściłem już wczoraj taki post, możecie go znaleźć poniżej tej transmisji na żywo.
Post, w którym wymieniam zestawy pędzli, zestawy akwareli. Tam wszystko znajdziecie, ale ja dzisiaj jeszcze raz przypomnę te materiały, przypomnę ten post pod naszą transmisją. Tak więc spokojnie to znajdziecie. Nawet już to zrobię, bo przecież mam tutaj pod ręką wszystko, co potrzebne. Tak więc spokojnie, spokojnie, zaraz się znajdzie. Już zamieszczam dla Was raz jeszcze post o materiałach akwarelowych, pędzlach, zestawach farb i wszystkim, co może być przydatne do malowania akwarelami. A dzisiaj serdecznie wieczorem zapraszam na malowanie pięknej kamienicy akwarelkami. Nie będzie to wcale takie trudne, jak się wydaje. Tak więc każdy z Was da sobie radę, pokażę, jak to zrobić. A post o farbach akwarelowych już udostępniam. Udostępniam w tej chwili, przypominam jeszcze raz, taki zestawik, który możecie zabrać ze sobą gdziekolwiek w podróż, na przykład na łąkę, żeby malować zielniki. To jest zestaw Winsor Newton. Cudowne akwarelki, które mamy i których używamy w pudełeczku. W środku jest malutki pędzelek. Jest zbiornik na wodę i jest malutki pojemniczek na wodę. Tak więc możecie wszystko zabrać ze sobą i cieszyć się malowaniem w terenie. Więc ten post już udostępniłem raz jeszcze. A teraz udostępniam drugi post, w którym wymieniam różne zestawy akwareli, pędzli oraz papierów, jakie polecam serdecznie do malowania farbami akwarelowymi. Bardzo proszę, bum! Dla Was te posty już są udostępnione, możecie je znaleźć nad naszą transmisją, nad naszym live'em. One tam są, tak więc zapraszam serdecznie. A tutaj miałem zrobić stokrotkę ze specjalnymi pozdrowieniami dla autorki tegoż pomysłu. Tak więc szybka stokrotka tutaj się pojawi. Już tą plamkę zamienię. Dodam tylko płateczki. Dodam tu jeszcze gdzieś pączek stokrotki. I zaraz się nią zajmiemy, tylko skończymy jeszcze wcześniej mlecza, dobra? Słuchajcie, listki mlecza zmoczymy sobie znowu wodą. Namalujemy je na mokro. Im to bardzo dobrze zrobi, bo one są takie leciutko pofałdowane, leciutko połyskliwe i woda właśnie te efekty fantastycznie odda. Tak więc dokładnie sobie obmalowuję, wypełniam wodą zarysy listka w środku. Na razie zajmę się tym jednym, a później pozostałymi. I wpuszczam do środka farbę. Ona się sama bardzo chętnie rozejdzie po listku. Zieleń raczej ciepła zieleń w listkach mniszka lekarskiego, tak więc niech tam będzie więcej żółtego. Nawet jak ten papier momentami jest bardziej suchy, to bardzo dobrze się składa, bo dostaniemy wtedy efekt połysków, tak jak mi tutaj na przykład wyszedł taki błyszczący efekt. Możecie użyć drugiego końca pędzelka i przedrapać takie właśnie podziały na listkach. One tutaj świetnie zrobią takie żyłkowanie na listkach. Raz jeszcze dziękuję za każde wsparcie, które od Was otrzymujemy dla naszych zajęć, dla nas, dla naszej pracowni. To bardzo nam pomaga i serdecznie zapraszamy, jeżeli ktoś z Was tylko ma ochotę i możliwość wesprzeć nas. Będziemy bardzo wdzięczni za każde wsparcie, nawet najdrobniejsze. Numer konta podaję w komentarzu do filmu oraz w opisie do
filmu do transmisji. Dobrze, dam Wam troszeczkę czasu na dopracowanie tego cieniowania listków, właściwie ich kolorowania. Ja jeszcze szybciutko pokoloruję ten. Dobrze, dodaję teraz troszkę ciemniejszą zieleń tam, gdzie są żyłki na liściach. Można przyciemnić, słuchajcie, niektóre również listki po prostu od krawędzi, znaczy te liścienie właściwie, poszczególne części listków przy ich krawędzi, to da efekt takiego bardzo fajnego ich odgięcia się, takiego schowania w cieniu, ponieważ jedna część listka może być, prawda, zacieniona, a druga może być zwrócona bardziej w kierunku słońca. Dlatego czasami tak się zdarza, że widzimy, tak jak tutaj Wam teraz pokazuję, przez środek listka taki podział i ta część będzie ciemniejsza, a ta druga będzie jaśniejsza. Bardzo polecam Wam taki efekt dodać. Widzicie? Bardzo ładnie to wygląda, jakby ten listeczek był zgięty i łapał sobie więcej światła jedną swoją stroną. To jest bardzo, bardzo przyjemny efekt, do którego serdecznie zachęcam. A zapraszam raz jeszcze na dzisiejsze malowanie akwarelami kamienicy wieczorem. Zobaczycie, że to wcale nie będzie trudne. Naszkicujemy ją sobie właściwie akwarelkami. Będzie to bardzo, bardzo wdzięczne ćwiczenie, bardzo efektowne przy tym, no bo któż nie chciałby namalować kamieniczki? W dodatku będzie to kamieniczka z Wrocławia. Wrocławia, który serdecznie pozdrawiamy, lubimy, mamy tam rodzinę, tak więc jesteśmy z Wrocławiem bardzo zaprzyjaźnieni i zawsze miło i chętnie tam wracamy. A jak tylko kwarantanna minie i będzie bezpiecznie już można podróżować, to na pewno się do Wrocławia wybierzemy i przygotujemy program dla Was właśnie może z wrocławskiej starówki, z wrocławskiego rynku. Tam sobie pomalujemy na żywo może kamieniczkę, może coś innego, zobaczymy. W każdym razie zapraszamy serdecznie, nie możemy się już doczekać, żeby właśnie przygotować dla Was zajęcia z pięknych stron Polski. Dobrze, to jeszcze obiecane stokroteczki tutaj, skoro stokrotka się pojawiła zupełnie samoczynnie, taką plamką, to już ją tutaj domaluję. Tutaj zrobiłem jakiś pączek stokrotki, jeszcze pokażę, bo widzę, że kamera zjechała troszkę w dół. Zrobimy łodyżkę.
cieniutką i delikatną dla naszych stokrotek. Tu będzie jeszcze pączek mały. Słuchajcie, zapraszam Was do przesyłania Waszych prac. Proszę, możecie też dodać do Waszego zielnika jakieś kwiatuszki, które jeszcze Wam przyjdą do głowy, które lubicie. Niech one ubarwią Wasz zielnik. I proponuję takie wyzwanie, moi drodzy. Załóżcie swój zielnik malarski. Rysujcie, malujcie roślinki i przysyłajcie do nas. Będziemy te zdjęcia publikować w naszej wielkiej galerii internetowej, galerii wielkiej pracowni Oko Online, tutaj właśnie na stronie, na której jesteście. Myślę, że będzie to świetna okazja do poćwiczenia, do pochwalenia się swoimi zielnikami, a przede wszystkim do fantastycznej zabawy. Tak więc tutaj różowa stokrotka już się pojawi ze swoimi listkami. Stokrotka ma listki bardzo jasnozielone, takie okrągławe. Tak mniej więcej sobie wyglądają. Dobrze, stokrotka wyrosła mi tutaj na szybko. Ja ją zacznę malować od zmoczenia wodą, ponieważ stokrotka aż się prosi o to, żeby właśnie miała ciemniejszy środeczek, troszkę może nawet bardziej różowy. Już taki zrobimy. O, troszeczkę zmyję farbę. Słuchajcie, farba akwarelkowa bardzo pięknie się zmywa bez żadnego problemu z papieru. I zwłaszcza jeżeli to jest dobry papier do akwareli. Ja dzisiaj używam właśnie papieru do akwareli. To jest papier Fabriano 250 gram, taki grubszy, dzięki czemu on się nie marszczy. Bardzo wygodnie się na nim maluje. No i tak, stokrotki mają troszkę bardziej różowe płatki, więc zaróżowimy ten płateczek. Tutaj jeszcze nieco środek oraz bardzo jasno zielone listki, więc wezmę dużo żółtej cytrynowej i zrobię bardzo radosne seledynowe listki naszej stokrotce. Tak jak właśnie to widzicie. Gałązeczki. W ten sposób. Jakiś listek może być nawet bez szkicu tam pokazany jeszcze. Czemu by nie? Na koniec pamiętajcie o podpisaniu Waszego zielnika. Ja zostawiam już mój podpis. Zachęcam Was do wymyślania własnych podpisów. Ja używam moich dwóch liter T oraz W. Tomasz Wełna, W połączone z T. Pomyślcie, jak w sprytny sposób połączyć dwie Wasze pierwsze litery imienia i nazwiska ze sobą. Może nad, może pod, może jedna na drugiej. Może na przykład jakieś lustrzane odbicie będzie ciekawe. To jest świetna zabawa, do której Was zachęcam. Na koniec chciałem Wam pokazać nasz wspaniały dzisiejszy zielnik, który z Wami miałem przyjemność malować i zachęcam Was do przysłania Waszych zielników do mnie w komentarzu do tego filmu. Będzie mi bardzo miło zobaczyć, jak Wam poszło, co namalowaliście. A ja chciałem jeszcze serdecznie się z Wami pożegnać, podziękować Wam za wspaniałe dzisiejsze wspólne malowanie. Było mi jak zawsze bardzo miło z Wami malować. Bardzo dziękuję za uwagę. Prześlijcie Wasze prace. Raz jeszcze dziękuję za każde najdrobniejsze nawet wsparcie dla naszej pracowni. To bardzo nam pomaga w tych czasach. Pomaga nam w realizowaniu kolejnych programów, kolejnych części, w zakupie materiałów. Numer konta podałem w komentarzu już do naszego dzisiejszego live'a. Podam go jeszcze w opisie do filmu za chwileczkę. Przyślę również zdjęcie pracy, którą właśnie dzisiaj wykonywałem z Wami, żebyście mogli zobaczyć ją z bliska, żebyście mogli pod nią zamieścić również Wasze prace i Wasze zielniki. Serdecznie Was ściskam. Bardzo mi dzisiaj było miło z Wami malować. Cieszę się, że tak licznie dzisiaj malowaliśmy zielniki. Życzę Wam pięknego dnia, czy to deszczowego, czy to słonecznego. Cieszcie się, malujcie zielniki,
Życzę dobrej kawy południowej i sam na taką kawę się wybiorę oraz zacznę oglądać prace, które do mnie przysyłacie. Trzymajcie się, życzę Wam wszystkiego dobrego i zapraszam o 19 na malowanie wspaniałej kamieniczki Wrocławia. Pa, pa!